Witam Was bardzo serdecznie. Właściwie to witamy Was obydwoje. Wybieramy się dzisiaj na grzyby. Jest sobota, 9 października. Godzina oczywiście popołudniowa. No ale zanim pójdziemy na grzyby, to musimy tutaj z sita zebrać te suche. Będą już przygotowane, bo najprawdopodobniej, tak jak ostatnio, wrócimy już po cienku. To już nie będzie nam się tutaj chciało tych grzybów zbierać. Grzyby zbieramy do takiej tutaj torby, które były rozdawane na Woodstocku przez Lidl. Jeszcze to jest, nawet nie wiem z kiedy, z którego roku, ale czekaj. Fajnie tutaj był program podany całej imprezy. Także takie torby jeszcze mam i tutaj do niej wrzucamy suche grzyby. No w papierowej torbie one się bardzo fajnie przechowują, bądź też w takim płóciennym worku. Wtedy one nie oddają wilgoci. Także jeszcze tutaj mam pamiątkę po Woodstocku. No sama impreza też Wam tak powiem, że jest bardzo fajna. Kultura jest, nie ma co się tam obawiać. Byłam raz, no i tak szczerze powiem, że raz byłam i mi wystarczy, więcej nie pójdę. A to z tego względu, że no impreza, tak jak mówię, sama w sobie jest fajna, jest kultura, nikt nikogo nie zaczepia, nie robi krzywdy, każdy jest nastawiony przyjaźnie, no ale jednak nie są to aż tak za bardzo moje klimaty. I przeraża mnie tam syf, który zostawiają ludzie, przeraża mnie morze piwa, morze alkoholu, także to jest taka właśnie bardzo minusowa strona tej imprezy. Syf i wszędobylski alkohol, także no każdy dostaje takie torby, możliwość zaopatrzenia się w takie torby, a jednak one służą tylko jako wyrzucenie śmiecia, który później się wala, fruwa tam po tym razem z innymi śmieciami, tonami śmieci. A wystarczyłoby tylko do takiej torby te śmieci spakować, zostawić. Służby porządkowe tam jeżdżą naprawdę często, zabrałyby to. No ale niestety to jest temat śmieci, to jest temat rzeka. Dobra, grzybki są spakowane, także szykujemy się do lasu. No i jesteśmy już w lesie, jest godzina 17:30, od 15 minut zbieramy. No i grzybki, jak widać, są. Jest dosyć dużo takich już sporych grzybów, ale też i pojawiają się malutkie, młode, takie te ciemne grzybki. I tutaj jest kolejny. Mimo że jest sobota, to wcześniej nie udało nam się wybrać, bo mamy dosyć dużo jeszcze prac w gospodarstwie. Dzisiaj właśnie kończyliśmy sortować kartofle. Trzeba było poznosić do piwnicy z workami. Także pracy jest dosyć dużo. No ja oczywiście w kuchni, pieczenie, gotowanie, także wcześniej nie było mowy się wybrać. Ale powiem Wam, że mimo wszystko nawet wieczorem idzie tych grzybów nazbierać. Dzień dzisiaj jest bardzo ładny, słoneczny, dosyć ciepło, ale rano już powiem Wam, było u mnie tylko 4 stopnie na łące za stodołą. Żeśmy zeszli, to już była przyszroniona, także musiało być, podejrzewam, koło zera. Ale w Polsce generalnie słyszałam, że już było na minusie, minus 2. Ktoś dał mi właśnie znać z Podlasia, że u nich tam było minus 2, minus 3. Także zima już chyba zbliża się do nas tutaj nieuchronnie od wschodu. No a na zachodzie jeszcze jest ciepło, w miarę ciepło. Dzień jest bardzo ładny, ale ranki już też niestety są chłodne. Ale grzybkom to nie przeszkadza. Bardzo ładne, młodziutkie okazy się pojawiają. Zobaczcie, takie aż bialutkie pod spodem. No zobaczymy, ile tutaj mi się dzisiaj uda nazbierać, czy napełnimy koszyki. Ale nie jest źle, bo jest już tyle w koszyku. Słuchajcie, mam już pół koszyka, grzyby są,
mimo późnej pory, mimo soboty i tego, że przeszło tutaj naprawdę dużo ludzi, to grzyby są, ale to, co teraz Wam pokażę, to słuchajcie, to jest niewiarygodne na tak małym obszarze, zobaczcie. To chyba pozostawię tu bez większego komentarza. Tutaj są trzy. Kolejne dwa. Tu jest. Tu. I kolejne sztuki. I tam jest jeszcze jeden. Ale zaraz Wam pokażę. Dosłownie parę metrów dalej. Kolejne dwa maluchy. I zobaczcie tutaj. To już normalnie jak żołnierze na paradzie. Tak może z daleka Wam to pokażę. Trzy. Tutaj stoi pięć. Tutaj jest maluszek. Tutaj są dwa. Kolejne dwa. I duży. I teraz są jeszcze tutaj. Tu pod drzewem również jest. No ten akurat nie jest już chory kok, ale zobaczcie. Następny. I następny. No sami powiedzcie, to jest po prostu niewiarygodne, ile tutaj jest grzybów. Jakich pięknych grzybów. I tutaj gdzieś jeszcze widziałam. Tam są dalej. O, jest. Tutaj kolejne są. Dalej już nie będę szła, nie będę tu tańcować z telefonem. Idę po prostu zbierać. Tu są, patrzcie, następne. Ale idę zbierać. Koszyk mam tam. I podejrzewam, że jak to wyzbieram, to już będę miała prawie pełny. No ale zobaczymy. Idę pościnam, bo szkoda czasu. Słuchajcie, niesamowite. Mam pełny kosz. A zobaczcie, co tutaj się jeszcze dzieje. Powiem Wam szczerze, że ja sama takich grzybów nie pamiętam. Nie widziałam. Przeszło to dzisiaj moje najśmielsze oczekiwania. Patrzcie, tutaj są dwa małe. Kolejna piękność. I tam. Gdzie ja to zabiorę, to ja po prostu nie wiem. No upcham ile wlezie do kosza i chyba po prostu ucieknę tutaj z tego lasu. Tam jest kolejny duży. I tutaj są, no tego po prostu nie idzie przezbierać. Słuchajcie, patrzcie. Tutaj rosną dosłownie dwa, trzy na kupie. Tutaj jest duży. Mały. I tam są kolejne. No tego nie idzie po prostu pozbierać. No do pełna. No i zostawiam resztę. Po prostu uciekam z lasu, bo nie mam do czego zbierać. Reklamówki ze sobą nie noszę, bo nie jestem zwolenniczką zbierania grzybów do reklamówki. No ale te piękne to po prostu, no tutaj jeszcze mi zostało tyle, także dopełnię. Tu jeszcze mam gdzie, ale kosz jest już wiekowy, tak jak w którymś tam odcinku wspominałam. I obawiam się tutaj o jego pałąk. O, a tutaj pod drzewem siedzi jeszcze jeden grzyb. Słuchajcie, to jest niewiarygodne. Właśnie tutaj doszedł mąż. Mamy już kopiate kosze, a zobaczcie. Pięć tutaj malutkich. Pięć? Pięć. A, tam masz piątego. No takich grzybów to ja jeszcze nie pamiętam, powiem Wam. Uciekamy z lasu. Tam zostało pełno grzybów. Zbieramy już tylko te, co mniejsze. Taki szósty wywalił się od jeszcze szósty jest? Kurczę. Odkapeluszował ci się? Tak. Zobaczcie, tego jeszcze po prostu nie było. Hej, jak to teraz donieść? A tam są ty następne. Dobra, chodź, idziemy. Zostawiaj te grzyby. Już jeszcze te malutkie grzyby. I jutro przyjedziemy.
Pojedziemy może z rana na prawdziwki, a później byśmy przyjechali jeszcze z rana tutaj, co? Tu. Z rana tu? Albo tam na prawdziwki później. No to okej, okay, to możemy przyjechać tutaj jutro z rana, rzuci się na suszarnię. Dziadki by podkładali pod suszarnię, a my byśmy na prawdziwki sobie skoczyli. Może coś będzie. Może byśmy coś znaleźli, a jak nie, to skończymy na lodach. Albo na kawę. Patrz, jakie tu piękne, jak ręce. Bierz je. Ty ich nie daruj. Tutaj jest jeden. Taki malutki. I tutaj taki malusieńki jest drugi. A tu jest kolejny, ty. Zobacz. O, jaki tu piękny. No ja nie wytrzymam. No rośnie, ale... Dobra, tego weźmiemy. Nie, dobra. Chodź, idziemy, bo... Nie wyjdziemy, nie wyjdziemy z tego lasu. Zobaczcie. Następne grzyby. Chodź, chodź. Dobra, nie, ja to już zostawiam, bo tu już nie ma gdzie tego wziąć. Bierzesz go? Biorę, bym do kieszeni miał go. Dobra. Ale... Nie, no dobra, już nie. Nie, idziemy już, bo... Naprawdę już nie ma gdzie tego upychać. O, tam są następne, patrz, pod drzewem. Teraz jak nazwę się same maluchy. Oj, patrz, jakie tu piękne są. Nie, no ja po prostu dostanę, słuchajcie, oczopląsu. Patrzcie. Jeden, drugi. Idę, mężu, kobiety z zachodu. Chodź. Zostaw, no mi każesz zostawiać, a sam bierzesz. Nie masz jak. No jak nie mam jak? Tu kolejne są. Ja kręcę, no tego jeszcze po prostu nie było. Takich grzybów ja nie widziałam. Zobaczcie. To jest po prostu nie do uwierzenia. Dobra, idziemy i jadę nad Odrę. Jadę nad Odrę, jeszcze na zachód słońca popatrzeć. Mąż jeszcze skrzętnie zbiera. Dobra. A gubisz? No ja też już gubię. Jutro będziemy zbierać to, co żeśmy zgubili dzisiaj. Dobra, idziemy, nie zbieramy już. Wychodzimy z lasu. Po prostu uciekamy stąd. Zobaczcie. Ja myślałam, że to jest tylko w rosyjskich filmach możliwe, że tyle tego jest, a... Tak, jest tutaj. Po nocach koszmary śniły, my je zostawili tu. Jutro wracamy po nie. Dobra, wychodzimy z lasu, bo po prostu nie wyjdziemy stąd dzisiaj. Ja się czuję, jakbym trafiła do raju grzybowego. A ja w raju grzybowym to ja jestem od dawna. Dobra. Wiedzą, o co chodzi. I kolejny. Zostaw to, chodź. Idziemy już.